Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj rozpoczynamy cykl, który nazwałem Teoria to podstawa. Może zacznę od takiej historii, która mi się przydarzyła kilka lat temu. Przyszedł sobie gostek do mnie na korepetycję i coś tam zaczynamy działać. I on w którymś momencie powiedział, że jego pani powiedziała, że oni teorii nie douczą, że teorii nie musicie znać, bo teorię macie w tablicach matematycznych. No to ja mówię, mistrzu, no to po co ty do mnie przyszedłeś? Zrób sobie 3 lata wolnego, mówię, i przyjdź na maturę z tablicami matematycznymi i już. No i gostek troszkę się faktycznie zdziwił. W każdym razie wiadomo, że bez teorii nic nie zrobimy. Czytamy jakieś zadanie, nie przeanalizujemy tego zadania. Mam jakiś zapis, musimy przeczytać, nazwać, a potem się odwołać do teorii. No i na takim przykładzie dzisiaj pokażemy, że bez teorii nic się nie da przeanalizować. Czyli tak jak powiedziałem, mamy takie tutaj wyrażenie, najpierw czytamy. 3. stopnia pierwiastek z 16 razy 4. stopnia pierwiastek z 8. Przeczytaliśmy, teraz nazywamy. Co to jest? Iloczyn pierwiastków. No i pytanie, czy działanie jest wykonalne? Czy można mnożyć pierwiastki o różnych stopniach? Oczywiście nie. Ale znamy z teorii, że każdy pierwiastek przy odpowiednich założeniach oczywiście, pierwiastek stopnia n z a do m można zamienić na potęgę a do potęgi m przez m. A na potęgach są już inne działania. W takim razie zamienimy sobie, zamiast 16 wpiszemy, znaczy nie 16, tylko pierwiastka 3. stopnia z 16, 16 do 1 trzeciej i zamiast tego pierwiastka 8 do 1 czwartej. Do 1, bo tu jest 16 do 1, tu jest 8 do 1. No i znowu czytamy. Już nie będę czytał. Nazywamy. Teraz mamy iloczyn potęg. I pytanie, czy to jest działanie wykonalne. Byłoby wykonalne, gdyby były podstawy takie same lub wykładniki. Oczywiście takie nie są. No to spróbujmy zrobić takie same podstawy w tych potęgach. Zamiast 16 możemy wpisać 2 do czwartej i to jeszcze do 1/3. Zamiast 8 2 do trzeciej i to do 1/4. Na razie dalej działania nie wykonamy, ale w tej chwili czytamy. Mamy iloczyn potęg, ale ta potęga to też jest potęga potęgi. Mamy przecież twierdzenie, że potęga a do m to potęgi jeszcze m. Podstawy się przepisuje, a wykładniki się mnoży. No to tak właśnie robimy. Przepisujemy 2, 4 razy 1 trzecia to jest 4 trzecie. Przepisujemy 2, 3 razy 1 czwarta to jest 3 czwarte. Dalej nazywamy iloczyn potęg, ale o tych samych podstawach. Iloczyn potęg o tych samych podstawach. A do m razy a do n. Przepisujemy podstawę, a wykładniki się dodają. No to przepisujemy podstawę 2 i dodajemy wykładnik 4 trzecie i drugi wykładnik 3 czwarte. Teraz sprowadzamy do wspólnego mianownika. 3 razy 4, czyli 12. 4 razy 4, 16 plus 9. Czyli 2 do potęgi 25 dwunastych. W zasadzie jest koniec zadania. Zależy, jakie było polecenie. Jak było, przedstaw w najprostszej postaci i żeby to był pierwiastek. No to przechodzimy do pierwiastków. Jeśli przedstaw w postaci potęgi, no to byłoby koniec zadania. No załóżmy, że zrobimy jeszcze z tego pierwiastek. Znowu mamy potęgę w układniku wymiernym. Zamieniamy to na pierwiastek. Pierwiastek jest stopnia takiego jak mianownik, czyli 12. I mamy 2 do potęgi 25. Co może być pod pierwiastkiem? Iloczyn. Bo znamy twierdzenie, że pierwiastek z iloczynu, nieważne jakiego stopnia, to jest iloczyn pierwiastków. Pierwiastek z A razy pierwiastek z B. No to zamiast tej potęgi 2 do 25 wpiszemy 2 do 12 razy 2 do 12. W tej chwili jest 2 do 24. I jeszcze 2. Czyli dalej mamy 2 do 25. Specjalnie dawałem wykładniki dwunastki, no ponieważ
stopień pierwiastka też jest 12. I zgodnie z tym twierdzeniem teraz liczymy pierwiastek stopnia 12 z 2 do 12, pierwiastek stopnia 12 z 2 do 12 i pierwiastek stopnia 12 już z 2. Pierwiastek 12 stopnia z 2 do 12 to jest po prostu ta podstawa, czyli 2, analogicznie 2 i przepisujemy pierwiastek stopnia 12 z 2. No i ostatecznie to jest 4 pierwiastki stopnia 12 z 2. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że żeby przeanalizować zadanie, muszę nazwać, co to jest, a potem wiedzieć, jakie są zasady działania. Czyli krótko mówiąc, trzeba znać teorię. Bez teorii analizy nie ma. Jak nie ma analizy, no to ciężko nam cokolwiek rozwiązać. I pamiętajcie, w tablicach my musimy wiedzieć, co w tablicach szukamy. Szukamy jakiegoś wzoru, na przykład trygonometrycznego. I nie pamiętam, czy tam było sinus do trzeciej plus 4 razy sinus do drugiej, czy na odwrót. Ale ja wiem, co ten wzór mnie w ogóle robi i on mi jest potrzebny. Wtedy szukacie szybciutko w trygonometrii, a jednak tu 3, a tu 4. Idziemy dalej. Ale nie jest tak, że macie na przykład równanie trygonometryczne do rozwiązania. Otwieracie stronę, tam macie 8, 10 wzorów, nie wiadomo który. W tym momencie zapominacie o treści zadania. No i tak od Anasza do Kajfasza. Także robicie jak zechcecie, ale ja zawsze mówię uczniom, bez teorii ani rusz. Jak się podobało, lajkujcie, dawajcie suby. Do miłego zobaczenia.